Witam serdecznie szkolną rodzinę 29. Witam Was, drodzy uczniowie, witam rodziców, witam nauczycieli i pracowników szkoły. Każdego roku na kilka dni przed wakacjami jesteśmy w radości, w euforii, w wielkich planach, co będziemy robić przez dwa nadchodzące miesiące. Ale bieżący rok szkolny 2019/2020 był zupełnie inny od wszystkich poprzednich. To czas zdalnego nauczania. Czas pandemii koronawirusa. Czas kwarantanny, którą spędziliście w swoich domach. I muszę Wam powiedzieć, że jak o tym myślę dzisiaj, nasuwa mi się jedno słowo. Ogromna duma z tego, jak wyszliście z tego zadania. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję Waszym rodzicom, dziękuję nauczycielom, że wszyscy sprostaliście temu zadaniu. To nie było łatwe. Jestem z Was naprawdę ogromnie dumna. I gdybym dzisiaj mogła, wszystkim Wam wystawiłabym za ten czas świadectwo z wyróżnieniem. Wam, Waszym rodzicom i nauczycielom. I moi drodzy, przed samymi wakacjami zawsze co roku powtarzamy sobie, aby te wakacje były bezpieczne. I tak ważne bezpieczeństwo jak dzisiaj jest zrozumiałe. Dalej jesteśmy w czasie pandemii wirusa. Dalej musimy dbać o swoje zdrowie, abyśmy za dwa miesiące pełni radości wrócili do szkoły i zaczęli się uczyć tak zwyczajnie, tak jak znacie od lat. Bardzo Wam dziękuję za cały ten rok, za wszystkie Wasze wyrzeczenia, za to, że udało się Wam sprostać wymaganiom, które przed nami stanęły. Dziękuję Wam bardzo za to i do zobaczenia za dwa miesiące.